Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Blisko 500 mln zł na ochronę zdrowia dla mazowszan. Samorząd województwa uruchamia pomoc dla zwierząt. Muzeum Getta Warszawskiego wzbogaci swoją kolekcję o cenne starodruki. Samorząd województwa mazowieckiego inwestuje w nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę medyczną. W tym roku na budowę i modernizację marszałkowskich szpitali, a także doposażanie placówek medycznych i zakup specjalistycznego sprzętu w budżecie Mazowsza zarezerwowano ponad 482 miliony złotych. W ubiegłym tygodniu otwarte zostało Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstał budynek podstawowej opieki zdrowotnej. Pomogły środki z budżetu województwa mazowieckiego. Udało się to zrealizować za ponad 5 milionów złotych dzięki zbiorowemu wysiłkowi miasta i gminy Myszyniec, ale też środkom z samorządu województwa mazowieckiego i pieniądzom rządowym. W sumie mamy do czynienia z takim przedsięwzięciem, które podkreśla to wspólne dobro, zasadę solidarności i pomocniczości. I cieszę się, że samorząd województwa mógł pomóc w tym dziele. Przed nami jeszcze dwa etapy. Tutaj też ma się znaleźć na tej działce obiekt rehabilitacyjny. No i też obiekt dla lekarzy specjalistów. Budowa Centrum Usług Medycznych to, mam nadzieję, zarówno profesjonalna obsługa, jak i profesjonalne budynki, bo przecież zarówno mieszkańcy, jak i lekarze muszą mieć odpowiednie warunki do tego, żeby pracować. Kolejną inwestycją, którą wsparł samorząd województwa, jest utworzenie izby przyjęć wraz z budową podjazdu oraz przebudową dróg dojazdowych do szpitala w Dziekanowie Leśnym. Łączna kwota pomocy to ponad 30 milionów złotych. Wystąpiliśmy z taką inicjatywą do zarządu województwa, by sfinansować u nas przebudowę pomieszczeń, przebudowę już przy tej okazji też całego terenu wokół szpitala. Te rozwiązania o charakterze trochę innowacyjnym, które wypracowaliśmy, będą w całości przeniesione do nowej izby przyjęć. Liczymy na to, że za 2 lata mniej więcej ten cały teren zewnętrzny, jak i izba przyjęć, no też jak i reszta szpitala będzie przystawała do XXI wieku. W ramach działań związanych z ochroną zdrowia samorząd Mazowsza angażuje się także w organizację spotkań edukacyjno-informacyjnych. Na przykład w ramach kampanii Daj Życie dotyczącej problemu transplantologii w Polsce. Słuchacze nasi będą pracować w placówkach ochrony zdrowia. Będą mieć kontakt z pacjentami i z rodzinami pacjentów. Dlatego zależy mi, aby to echo na temat transplantologii, przeszczepów poszło w eter, ażebyśmy się nie bali być dawcami. W naszej klinice mamy program przeszczepienia trzustki, który jest jednym z najefektywniejszych w Europie, bo po roku od przeszczepienia trzustki 95% narządów, które wszczepiliśmy, funkcjonuje, co jest no, dużym wyczynem chirurga, bo jakby bardzo duża część tych strat odbywała się na początku, w pierwszym miesiącu po przeszczepieniu, więc tutaj osiągnęliśmy bardzo dużo i jesteśmy jednym z najlepszych ośrodków w Europie. O kolejnych inwestycjach na Mazowszu związanych ze zdrowiem opowiemy w kolejnym wydaniu. Bezdomność psów i kotów to jeden z problemów współczesnego świata. Mazowsze dla zwierząt to nowa inicjatywa samorządu województwa mająca pomóc schroniskom. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na Mazowszu działają obecnie 23 schroniska, w których przebywa ponad 13 tysięcy zwierząt. Ten instrument, a więc Mazowsze dla zwierząt, po raz pierwszy dołączył do tego pakietu instrumentów wspierających zarówno samorządy, jak i również w tym przypadku schroniska dla zwierząt. Instrument, na który zabezpieczyliśmy 3 miliony złotych w skali województwa i liczymy bardzo mocno na to, że te pieniążki, które oczywiście będą pewnego rodzaju składanką, a więc 50% kosztów po stronie wkładu samorządu województwa mazowieckiego, kolejne 50% to wkład gmin bądź schronisk, pozwoli jednocześnie na lepsze funkcjonowanie tych schronisk. Najważniejsze założenie autorskiego programu Mazowsze dla zwierząt to ograniczenie bezdomności psów i kotów, pomoc schroniskom i akcje informacyjne budujące świadomość społeczną. Myślę, że najważniejszym jednak tematem, który powinniśmy ruszyć
Chyba ogólnie, krajowo, prawda, globalnie. Jest to temat sterylizacji i kastracji zwierząt. Tego miejsca by tutaj nie było, gdyby taka sterylizacja, gdyby ludzie o to dbali, gdybyśmy nie rozmnażali tych zwierząt po prostu niepotrzebnie, bo one tutaj tak naprawdę siedzą niepotrzebnie, one mogłyby mieć dom. Dużą pomocą dla schronisk w dalszym ciągu są datki indywidualne. Ważne jest, żeby każdy z nas indywidualnie też pomagał, wspierał, bo wiemy, w jakim stanie, wiemy, z jakimi problemami te schroniska się mierzą. I z roku na rok tych problemów jest coraz więcej, bo to jest nieprzewidywalna pogoda. To są coraz większe ilości zwierzaków. My dzisiaj wspólnie z marszałkiem, z delegaturą Urzędu Marszałkowskiego, ale też instytucjami marszałkowskimi przywieźliśmy co nieco dla zwierzaków. Więc zachęcamy też wszystkich, żeby jeżeli macie taką możliwość, jeżeli chcecie pomóc, to tutaj jest odpowiednie miejsce, żeby taką pomoc udzielić. Wnioski złożyło 171 mazowieckich gmin. Dzięki programowi Mazowsze dla Zwierząt 2023 dofinansowanych zostanie 177 zadań, w tym 7 dotyczących przebudowy i modernizacji schronisk za łączną kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Szpital w Dziekanowie Leśnym przekazał Muzeum Getta Warszawskiego liczące 119 pozycji księgozbiór z Biblioteki Szpitala Bersonów i Baumanów. Księgozbiór został odnaleziony podczas porządkowania pomieszczeń należących do szpitala przy ulicy Siennej. Starodruki, z których najstarszy pochodzi z 1812 roku, zostały skatalogowane, zabezpieczone i przewiezione do szpitala w Dziekanowie. Nasz szpital jest kontynuatorem pod względem leczenia dzieci szpitala Bersonów i Baumanów. Ten szpital funkcjonował w budynkach przy ulicy Siennej. Później funkcjonował tam po wojnie szpital dziecięcy zakaźny. No my jesteśmy następcą prawnym tego szpitala. Trudno sobie w ogóle nam wyobrazić, żeby było lepsze miejsce do wyeksponowania tego księgozbioru niż to, gdzie pierwotnie on był, czyli przy ulicy Siennej w budynkach historycznych szpitala. Starodruki w zdecydowanej większości o charakterze medycznym mają wzbogacić jedną z galerii MGW, dla którego jest to jeden z najcenniejszych artefaktów kolekcji. Wystawa w Muzeum Getta Warszawskiego ma 9 galerii i pierwsza galeria to jest właśnie galeria, która opowiada o tym pierwszym okresie, o powstaniu szpitala, o pracy fundatorów i właśnie tam będzie się znajdował ten księgozbiór. One będą wkomponowane jakby w całą narrację wystawy stałe i będą stanowiły jeden z bardzo ważnych artefaktów, a wydaje mi się, że jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o galerię pierwszą na tej wystawie. Budynek, w którym będzie można zobaczyć wystawę, został wydzierżawiony na 30 lat od samorządu województwa mazowieckiego. Jest to jedna z wielu instytucji pamięci historycznych wspieranych przez władze regionu. Samorząd województwa w tej chwili jest współprowadzącym, a do niedawna był wyłącznym prowadzącym Muzeum Tragicznych Wydarzeń w Treblince. To jest bardzo szczególne miejsce, którym się zajmujemy od samego początku. No w tej chwili współprowadzimy tę instytucję z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego i staramy się, żeby ta pamięć tam nie zaginęła, żeby to muzeum w jak najlepszy, również i mechaniczny i architektoniczny sposób oddawało to, co tam się wydarzyło i pielęgnowało pamięć o tych wydarzeniach, bo ważne jest, żeby ta pamięć nie zginęła. Przekazanie starodruków zbiegło się z 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. W utworzonym w 1940 roku getcie warszawskim Niemcy zamknęli ponad 400 tysięcy Żydów. Dziesiątki tysięcy z nich zmarły z chorób i głodu. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację więźniów getta do obozu zagłady w Treblince. Zginęło tam niemal 300 tysięcy warszawskich Żydów. 4 maja obchodzimy Święto Strażaków i Straży Pożarnej. Jednostki OSP na Mazowszu mogą pochwalić się naprawdę imponującą aktywnością. W ubiegłym roku aż 6 z nich znalazło się wśród 10 najczęściej interweniujących w kraju. Samorząd województwa od lat wspiera ich działalność.
Dzień Strażaka w Polsce obchodzony jest w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, świętego Floriana. Strażacy ochotnicy wykonują niebezpieczną i ciężką pracę, niejednokrotnie ratując zdrowie i życie ludzkie. Na terenie województwa mazowieckiego działa 75 tysięcy druhów ochotników i funkcjonuje blisko 2000 jednostek OSP. Samorząd Mazowsza od lat finansuje zakup nowych wozów, specjalistycznego sprzętu czy remont i budowę strażnic. W latach 2006-2022 w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych przeznaczono na cel ponad 144 miliony złotych, dofinansując m.in. zakup 730 nowych samochodów, 151 używanych samochodów czy remont i modernizację 1039 strażnic. Z tego wsparcia skorzystała również gmina Pakosław. Do OSP trafi nowy pojazd. Stary samochód, który mieliśmy na wyposażeniu, służył typowo do przewozu wody. Był to Jeep 004. Ten samochód, mimo iż ma dużą ilość środka zarówno twórczego, jak i wody, posiada także ogromną ilość miejsca w skrytkach, przez co możemy dużo sprzętu znaleźć w jednym miejscu i praktycznie przy użyciu jednego samochodu możemy działać na wielu płaszczyznach, zarówno w ratownictwie technicznym, przy pożarach, jak i ratownictwie chemicznym. No, to jest oczywiście składanka, część pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, część z Ministerstwa Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a Samorząd Województwa Mazowieckiego dokłada maksymalnie 150 tysięcy, w tym przypadku tak było. W 2023 roku Samorząd Województwa planuje przeznaczyć blisko 34 miliony złotych na zakup nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu specjalistycznego, umundurowania oraz budowę lub remont strażnic OSP i dodatkowo zakup drobnego sprzętu i środków ochrony osobistej dla strażaków. Mazowieckie gminy mogą już zgłaszać swoje sołectwa do konkursu Najaktywniejsze Sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sukcesy widać po sąsiedzku. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Na Mazowszu jest 7300 sołectw i to właśnie do nich jest skierowany konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Otwieramy nabór w ramach środków przeznaczonych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Chcemy, aby aktywizować środowisko wiejskie w wielu obszarach, informować o możliwościach pozyskania wsparcia w ramach środków europejskich, mówić o takich wyzwaniach jak wyzwania ekologiczne, jak wyzwania związane z Europejskim Ładem. Wreszcie jak sobie radzić w środowisku wiejskim, jak tworzyć nowe miejsca pracy. Jednym słowem, jak pozytywnie zmieniać rzeczywistość, zwłaszcza w tej przestrzeni wiejskiej i miejsko-wiejskiej. O tym, czy warto brać udział w programach wsparcia Mazowsze dla sołectw, mogli przekonać się uczestnicy zeszłorocznej edycji konkursu organizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkursy organizowane przez Urząd Marszałkowski motywują sołtysa do działania, do aktywizacji mieszkańców, żeby sołectwo wyglądało ładniej, żeby tu na tym terenie coś się działo. I przykładem tego jest oto ten plac zabaw, gdzie od 2016 roku próbowaliśmy taki teren znaleźć i taki plac zabaw dla dzieci i dla rodziców również wygospodarować, żeby mieli gdzie się znaleźć tutaj i spotkać. Udało się go zrealizować, między innymi dzięki środkom z miast i dzięki środkom Funduszu Sołeckiego i środkom, które mamy z Urzędu Gminy. To już 7. edycja konkursu. Komisja konkursowa będzie oceniać osiągnięcia, inicjatywy i zrealizowane inwestycje. Na najaktywniejsze sołectwa czekają nagrody o łącznej wartości 40 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 maja. Zwycięzców poznamy w ostatni weekend sierpnia. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Które sołectwo zdobędzie tytuł najaktywniejszego w tym roku? Na pewno poinformujemy o tym Państwa w programie. Życzę powodzenia, a my widzimy się za tydzień.